Cześć wszystkim! Będę was w 18 odcinku z Kangur Kakao Rudny II. W tym odcinku w końcu udajemy się do wielkiej jaskini skarbu, jeśli można to tak nazwać, może świątyni. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak się nazywa kolejny poziom, ale jedno jest pewne. W dzisiejszym odcinku w końcu zdobędziemy wielki skarb, po który Kangurek przez ostatnie dwa poziomy podróżował, by go zdobyć. Poziom nazywa się Wulkan. 1200 monet do zbrania, 20 krzołków i 25 gwiazdek. Czyli bardzo możliwe, że odblokujemy sobie kolejną umiejętność ulepszoną za gwiazdki, bo będziemy mieli już 200. Ale nie wiem, w którym to będzie momencie. Dobra, Wulkan. O nie, te drzwi. Te same drzwi mieliśmy w poziomie z wodą i nic nie ogarniałem. Zaraz wejdziesz do piramidy, na końcu której ukryty jest skarb. Zdobądź go, to będziesz mógł przekupić Bosmana. Musisz jednak iść sam. Ja za bardzo boję się ciemności. I tak byśmy musieli iść sami. W sumie. No, oczywiście. Okej, czyli tutaj mieliśmy już chyba pierwszą pułapkę. Ten dzwon próbował nas zabić. Chciałem powiedzieć, że i tak byśmy musieli iść sami, bo gramy jedną postacią i tak dalej. Akurat zrobili z naszego kurczę, jak ja to chciałem powiedzieć? No z naszego pelikana zrobili tchórza po prostu. No takim najprościej było chyba, żeby to wyjaśnić. Z tych dzbanów coś tam wyskakuje, co nas próbuje niby zabić. Szkoda, że nie dostajemy za to żadnych gwiazdek za zniszczenie. Tego chyba też nie możemy zniszczyć, więc ja stąd sobie ucieknę. I co my tutaj mamy? Okej, jakiś gość sobie do nas strzela, a my nie mamy bumerangów. Ale za chwilę będziemy mieli. I już możemy sobie z nich skorzystać. Jak widać, cała piramida jest wypełniona przez, powiedzmy, pułapki wszelkiego rodzaju, przeciwników też. I teraz się zastanawiam, w którą stronę pójść, ale chyba pójdę tędy. Tak, zraniłyśmy, super. A tutaj mamy skrzynkę jakąś. To czy ja chcę tędy iść? Powiedzmy, że tutaj pewnie będę musiał i tak potem pójść, ale tutaj mamy jeszcze kilka rzeczy do zebrania. To najpierw tym się zajmę. O kurde, spadek. Dlatego to ja już prawie, no, przestraszyłem właściwie. Tutaj nie przejdziemy. I tam mamy jeszcze parę monet. No i właściwie to obeszliśmy wszystko. Albo i nie jeszcze. Tutaj było parę monet. I tu są drzwi. Ciekawe, czy będziemy potem przez nie przechodzić. Się zobaczy. A czas wejść do tej skrzynki. Od tej skrzynki oczywiście możemy sobie wejść. I dzięki temu będziemy mogli przejść przez te promienie. Jakieś błyskawice. Tutaj sobie na chwilę wskoczymy. Tu mamy kilka rzeczy do rozwalania. Po monety. Chyba dalej i tak będziemy musieli za chwilę z tego skorzystać. Tak mi się wydaje. Albo i nie. Nie mielibyśmy możliwości, bo tutaj była taka przerwa, przez którą by ta skrzynka nie przeszła. No i kolejny dzban. Skrzynka do przesunięcia. No i w ten sposób dostajemy się do przycisku. I ten przycisk powinien nam wyłączyć wszystkie te lasery. A przynajmniej większość. Wyłączą nam gdzieś w tamtym kierunku, jak pamiętam. Dokładnie tak. I w ten sposób jesteśmy w stanie dostać się do kolejnego przycisku, który tym razem otworzy drzwi, pewnie? No, dokładnie te drzwi, o których myślałem. Ej, oczywiście jakaś kolejna pułapka musiała się otworzyć. O kurno! Przez chwilę już myślałem, że nie uda się wyskoczyć. Nie spodziewałem się tej pułapki, że ona tak szybko spadnie z powrotem na nas. To było dosyć straszne, mam nadzieję, że za chwilę będziemy mieli jakiś dzwonek. A, i oczywiście dzwonek jest, bardzo dobrze.
Serducho też. Co by nam było nieco łatwiej przeżyć. Ha, jak dawno żeśmy nie korzystali z czegoś takiego. Ten guzik nam otworzy przejście, ale nawet sobie tutaj wszystkie te rzeczy zniszczę. No, kangurek. Ten skorpion nam się otworzył, ale nie będę go pokonywał drugi raz, skoro Jarsko już pokonałem, chyba. Chyba, że nie. O, tego się już nie dowiem. Chyba, że zgin. Dobra. Zobaczę. Z tego czegoś wychodzi takie śmieszne jajko, które nas rani maczugą swoją. No i też nas może zabić. Ale jest to dosyć mało możliwe, żeby coś takiego nas zabiło. I niestety nie ma możliwości, żeby się cofnąć. No cóż. Miejmy w takim razie nadzieję, że tego skorpiona sobie pokonałem. Jeżeli nie, to trzeba będzie to powtarzać, a to nie będzie zbyt dobre. O kurde, przecież... No serio, przez taką małą szczelinę wszedłem w lawę. Bez sensu. Czy to coś jest jeszcze do zabrania? Zdaje się, że nie. Więc lecimy dalej. Gwiazdeczka, oczywiście. I tutaj mogliśmy skorzystać z tego grzyba. Ale szczerze nie wiem. O, ale zbugowałem widok. No dobra. No to tam jest gwiazdka do zabrania. Ale chyba nam kangura wywali prosto tą gwiazdkę, tak mi się wydaje. Tak, dobra. To nie musimy się martwić, teraz tylko po prostu przed czymś tym śmiesznym uciec i tyle. I znowu poziom z bieganiem. A może tym razem nie będziemy musieli ginąć, żeby coś tam zebrać po drodze, co byśmy ominęli. Oj! To było bliskie, ale uciekliśmy. Jakoś, nie wiem jak. To nas praktycznie już dogania. To też nie wiem jak w sumie ten nasz kangurek zrobił. Jeśli to się uda, no to fart. Tylko fart. Maksymalne skupienie. I tutaj zrobiłem błąd, bo nie wziąłem sprężynki, ale już tutaj też była. Zebrałeś 50 gwiazdek i udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. Teraz możesz toczyć się do woli. No i bardzo dobrze. Toczenie się do woli to jest według mnie chyba najlepsza rzecz, jaka istnieje w tej grze, bo dzięki temu możemy sobie tak po prostu przelecieć. I właściwie nic nas nie powinno zranić, tak mi się wydaje. No chyba, że wpadniemy do lawy, no to już co innego. No bo czas pokonać tych złych ludzi. Tylko nasz kangurek coś nie trafia. Szybko, kangurek, strzelaj, proszę cię. Musimy się utrzymywać na tej śmiesznej platformie. Ale jakoś się udało. O, moneta zawisła w powietrzu. To chyba już nic nie ma. Zastanawiam się, czy przypadkiem jakiegoś sekretu nie ma w tej piramidzie, oprócz tego skarbu, który będziemy mieli na końcu. Ale jak mi się tak przypomina, to chyba nie. A właśnie, możemy z tego stoczenia sobie skorzystać. I tu jest nawet dosyć sporo tych takich różnych beczek i innych skrzynek. No, wszystkiego ogólnie. W tym miejscu, jak się szybko przechodzi grę, to można nie chcąc pominąć jakieś beczki, ponieważ w niektórych z nich są bomby, w niektórych monety. Można się nie rozeznać, w których są monety, a w których są bomby. Ale tutaj raczej sobie rozwalimy wszystko i no, niczego nie pominiemy. No, wszystkie te bomby, wszystkie te skrzynie, znaczy beczki miały bomby, serio? Chyba wszystko rozwaliłem, tak mi się wydaje.
Więc idziemy dalej. Na świetlik już otworzył. Okej, okay, na te skorpiony nasz atak toczeniowy nie działa. Jak widać. Oj, nie to. Dobra. Pozbyj się pająka się. I można pójść dalej. Dobra, kolejne serce. To będzie mały sekret. Jak się spojrzy tutaj w prawą stronę, to mamy tam zmianę gwiazdkę i kilka tych kryształków. Chciałbym nie spaść, ale nie wiem, czy to jest możliwe. No, jednak spadłem. Już myślałem, że się uda bez spadania, a jednak... A i tak, dobrze, że się udało za pierwszym razem tam do końca tak jakby dojść. No ale teraz oczywiście pójdziemy sobie w lewo, ponieważ tutaj mamy nasz główny cel. Chyba? 214 gwiazdek. Jeszcze jednej gwiazdki nam brakuje. I to mi się nie podoba, że nam jednej gwiazdki brakuje. Ponieważ to może oznaczać, że faktycznie pominąłem tą jedną wtedy. A może jeszcze będzie okazja, żeby jakiegoś przeciwnika zabić. Czy tam pokonać. O, tak, o. To był dźwięk, na który czekałem po prostu. Pająk może nas z rytmu wybić. Ciekawe. Dobra, zabij szybko te pająki. Dobra, jest gwiazdka. Ta bomba naprawdę dawno mnie nie zraniła. No, kiedyś musi być pierwszy raz. To po środku widzę, że jest parę monet do zebrania. Nawet nie wiem, gdzie są te pająki, że mogę tak zabić po prostu. O, jest, widzę. Kanguru, staw się, proszę cię. Chyba nie uda mi się dosięgnąć do tego pająka. No, tu mamy gwiazdkę i ostatnią monetę. Czyli chyba mamy zebrane już wszystko. Dokładnie tak. Czyli nic nie pominąłem. Bardzo zadowolony jestem. A tu mamy świetlik. O, zebrałem niewidzialny dzwonek. Aby przesunąć ramię, użyj przycisku w kierunku. Naciśnij przycisk akcji w celu wyłowienia części skarbu. Czyli będziemy... To śmieszną rzeczą będziemy wyławiać skarb. Świetnie. A ja nie wyłowiłem jeszcze ani jednej skrzynki. A, jeżeli będziemy w te bomby... No to właśnie, wszystko się rozwali. Dobra. Jakoś to będzie. Fajnie by było zebrać wszystkie te skrzynki, ale nie wiem, czy to jest możliwe. Skarb? Dawaj, dźwigu, kuźte. Ominąłem jedną skrzynkę. Drugą skrzynkę ominąłem już. Ale wydaje mi się, że to nie ma znaczenia. I tak jak zbierzemy jakąś określoną liczbę skrzynek, to nam automatycznie chyba przerwie grę. A nawet fajnie to wygląda, te skrzynki ze skarbami. Już 14 zebraliśmy. O, jeszcze jedno. Kurde, ominąłem. Ej, za ciężkie to jest, już nie nadążą. Siedemnaście. I na tym koniec? Nie, jeszcze 18. 19. I 20. O, ile monet! Jesteś wspaniały! Zdobyłeś skarb! Teraz możesz przekupić Bosmana, strażnika w ciemnych dokach. Powodzenia! Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy! Ja mam nadzieję, że nie. Nasz biedny kangurek biegnie z tym złotem już do Bosmana. I zebraliśmy wszystko. I w tym miejscu się pożegnam. Nie będę wracał do portu, ponieważ... Rzecz, o której powiem następnym razem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Liczę, że będziecie oglądać kolejne odcinki. Na razie.